Środa upłynęła pod znakiem rozstrzygnięcia konkursu Głos Wolności w Miejskiej Bibliotece Publicznej. To samo miejsce gościło przybyłych na jubileusz 20-lecia pracy Teresy Ławeckiej na rzecz osób niepełnosprawnych. Zapraszamy również na wystawę fotografii dokumentującej dwie dekady istnienia zespołu Cheerleaders Maxi Energa. 4 czerwca 2014 roku obchodzono 25. rocznicę pierwszych wolnych wyborów. Z tej okazji w całej Polsce organizowane były wystawy, happeningi i konkursy. Nie inaczej było w Słupsku, w którym mocnym zaangażowaniem w świętowanie rocznicy wykazała się Miejska Biblioteka Publiczna. Jednym z zainicjowanych przez nią wydarzeń był konkurs literacko-plastyczny Głos Wolności, w którym dzieci i młodzież miały za zadanie stworzyć pracę z wolnością jako tematem przewodnim. W środę w czytelni biblioteki przy ulicy Grodzkiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu. Zebranych zaszczycił swoją obecnością legendarny działacz Solidarności, a obecnie doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego Henryk Wujec, który do Słupska przyjechał wraz z małżonką Ludwiką, również mocno zaangażowaną opozycjonistką. Do udziału w konkursie Głos Wolności zaprosiliśmy dzieci i młodzież Słupska i regionu słupskiego, proponując, by w formie plastycznej lub literackiej odpowiedziały na pytanie, co oznacza słowo wolność, czym jest dla mnie dzisiaj wolność. 4 czerwca 2014 roku podczas Święta Wolności przed budynkiem głównym biblioteki stanęły urny wyborcze, do których młodzi ludzie wrzucali swoje głosy wolności. Na pytania odpowiedziały przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści oraz licealiści. Ich dzieła były wyjątkowe. Trudno było ocenić komisji, która obradowała długo, 31 lipca 2014 roku. Trudno było wybrać te najistotniejsze, najważniejsze. Zgromadzonych gości powitali młodzi uzdolnieni muzycy, zaś później scenę przejęły kilkulatki z dwujęzycznego przedszkola miejskiego nr 31. Spotkanie z działaczem Komitetu Obrony Robotników był dla zebranej w czytelni młodzieży żywą lekcją historii. Bardzo serdecznie was witamy. To jest ten klimat tutaj, taki stworzony przez nas, bardzo przypomina trochę nam ten czas i to jest jakaś wielka zasługa. I te plakaty, i ci ludzie na tych plakatach, i ten Wałęsa na tym plakacie, i ten Wałęsa na tym przedstawieniu przed chwilą. To jest jakaś kontynuacja. To dobrze, tak mi się zdaje, że jakby przypomnieć, że nie tylko fakty, nie tylko daty, ale emocje i jakaś taka, no, przeżycie tego wszystkiego nas budowało i ciągle jakoś to pamiętamy. I dobrze, że to się odbywa, jeszcze dodatkowo powiem, tu, w tej bibliotece, dlatego, że ta biblioteka jest w szczególnym miejscu. No jest w kościele, w którym był kiedyś kościół katolicki, potem był protestancki, no potem, no, nie wiem, jak to się podarzyła, jest biblioteka. W każdym razie za każdym razem jest mądrość ewangeliczna, ekumenia jakaś. To też jest, stwarza taki szczególny klimat. Ja nie wiem, czy dokładnie na temat, ale to jest tak, dzisiaj sobie przypomniałam. Myśmy byli pierwszy raz w Słupsku. Przyjechaliśmy w sierpniu na urlop w 68 roku. Okej, to było. W 68 roku. I w 68 roku tu w Słupsku dowiedzieliśmy się o tym, że wojska Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji. Próba ograniczonej, ale wolności w Czechosłowacji stłumiona przez wojska Układu Warszawskiego. Nasz urlop wtedy wyglądał z grubsza tak, że siedzieliśmy całymi dniami przy tranzystorku i usiłowaliśmy się dowiedzieć czegoś
o tym, czy się trzymają, jak się trzymają. Wstydziliśmy się tego, że tam są nasze polskie wojska też i cały czas marzyliśmy, że to się odwróci. No oczywiście zostało zdławione, nie odwróciło się teraz, wtedy, ale teraz jesteśmy w Słupsku w jakże innej sytuacji. Najważniejszym akcentem środowego spotkania było wręczenie nagród laureatom. Te wręczone zostały przez wiceprezydenta Andrzeja Kaczmarczyka, prezesa Energii Czarnych Słupsk Andrzeja Twardowskiego i Henryka Wójca, który otrzymał medal upamiętniający wręczenie w tym roku Słupskowi Nagrody Europy. Komisja konkursu Głos Wolności wyróżniła następujące osoby. W kategorii plastycznej Elizę Stefanowicz, Gabrielę Kopowicz, Pole Overko, Jaśminę Pytkowską, Kamilę Kawałkowską, Maję Kalinowską, Dominikę Augustynowicz, Julię Sklenarską i Darię Samsel. Natomiast w kategorii literackiej nagrody przyznano Noemi Szwajkowskiej, Anastazji Stec, Julii Brzykcy, Izabeli Słodzińskiej, Dominice Olender i Kindze Majchrzak. Mam na imię Noemi Szwajkowska, jestem ze szkoły SP3 w Słupsku. Dobrze, powiedz mi, twoja praca polegała? Na układaniu wierszu. Dobrze. I dostałaś wyróżnienie? Tak. Teraz tak. Ja nazywam się Anastazja Stec, jestem też z SP3 w Słupsku i ja także napisałam wiersz. Szkoda, że wśród laureatów zabrakło przedstawicieli płci męskiej. Może za kolejne ćwierć wieku chłopcy wykażą się równie dużą wrażliwością artystyczną, co nagrodzone w tym roku koleżanki ze szkolnych ław. Teresa Ławecka jest aktywnym działaczem na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Pełniła funkcję zastępcy, a później redaktora naczelnego w Słupskiej Gazecie Mówionej. Jest również członkiem zarządu Słupskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. Jej wieloletnie zaangażowanie w sprawy osób niepełnosprawnych zostało nagrodzone przez władze miasta. W środę w sali multimedialnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku odbyło się oficjalne spotkanie z okazji jubileuszu 20 lat pracy Teresy Ławeckiej. Wśród przybyłych gości znaleźli się pełnomocnik prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych Beata Kątnik i wiceprezydent Andrzej Kaczmarczyk. Ponieważ wiem, że przyszły osoby, które są ze sobą w jakiś sposób ze mną związane, a jednocześnie wiem, że mnie troszeczkę lubią i to jest wielka radość i to cieszy, że jest tak liczne grono osób, które nie tylko, że mogę powiedzieć lubi, ale zawsze też mnie wspierało. Dlatego, że jeżeli chodzi o mój jubileusz, 20 lat minęło bardzo szybko, ale po drodze spotykałam wspaniałych ludzi, którzy mi pomagali, wspierali mnie. Bez tych osób nie byłabym tutaj w tym miejscu razem z wami. Za to wszystko bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Jubilatka nie kryła wzruszenia, dziękując wszystkim za przybycie i obiecując kontynuację swoich działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Teresa Ławecka jest również autorką 2 tomików poezji, które zostały wydane z uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych. Wybrane utwory przeczytał gościom słupski pisarz Daniel Odija. Jubilatce życzymy kolejnych 20 lat owocnej pracy, tak mocno docenianej i niezwykle potrzebnej. Grupa Cheerleaders Maxi Energa powstała w 1994 roku z inicjatywy państwa Ewy i Kordiana Zalewskich i była pierwszym profesjonalnym zespołem tego typu w Polsce. Do dnia dzisiejszego przez grupę przewinęło się mnóstwo zdolnych dziewczyn, dla których nauka i występy w zespole słupskich cheerleaderek stały się doskonałym punktem wyjścia dla dalszej kariery tanecznej. Na pewno jest to zespół, który najstarszym jest w Polsce, który dopinguje cały czas. To jest dla nas, jakby szczycimy się tym, bo stworzenie zespołu to jest jedno, a utrzymanie go przez tyle lat na jakimś poziomie to jest drugie. Zresztą tym kierunkiem nowym jest teraz, otworzyliśmy kilka szkół tu w okolicach Słupska, jest w Koblenicy, jest w Rydzikowie, jest w Dymicy Kaszubskiej. Mamy swoich trenerów, którzy są naszymi wychowankami, skończyły wykształcenie pedagogiczne, skończyły trenerskie doświadczenie papierami, także uważam, że możemy się tym szczycić. Na przestrzeni lat Maxi Energa zdobyła wiele tytułów i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich, jak i europejskich. W zasadzie ciężko wskazać mistrzostwa, na których słupskie cheerleaderki nie zajęłyby miejsca na podium.
W najbliższy weekend w hali Gryfia odbędzie się jubileuszowa wystawa fotograficzna dokumentująca 20-lecie istnienia zespołu. Jest teraz też i ten taki trudniejszy okres, bo najczęściej studenci czy osoby, które wyjechały i założyły rodziny poza naszym miastem, przyjeżdżają na święta. No to jest teraz taki okres, co prawda, długiego weekendu i tu też liczymy na to, że może to też nam pomoże w tym, że część osób przyjedzie odwiedzić swoich rodziców, swoje rodziny, a przy okazji będzie miało okazję właśnie przyjść na ten mecz i obejrzeć siebie. Natomiast oprócz tych dziewcząt, które czy dojadą, czy nie dojadą, to myślę, że sporo osób, które jest na widowni naszej i kibicuje czarnym, to są na pewno w części rodziny tych dziewcząt, które tu występowały. Dlatego, że jak pamiętam na początku, kiedy tylko dziewczęta zaczynały tańczyć i rodzice wiedzieli, że będą występowały na czarnej, najpierw poszli obejrzeć dziewczyny, a potem wciągnęli się w koszykówkę i do dnia dzisiejszego kibicują naszej drużynie. Wystawa będzie gotowa już w sobotę o godzinie 17:00. Przed meczem można obejrzeć całą wystawę. Jest to około 150 zdjęć dobrej jakości, w dobrym formacie. Tą samą wystawę potem na prośbę Urzędu Miejskiego będzie można zobaczyć w urzędzie w ratuszu, to w późniejszym terminie, czyli osoby, które nie będą na meczu, jeszcze będą mogły w późniejszym terminie to zobaczyć w Urzędzie Miejskim. A po meczu zapraszam wszystkie czy liderki z widowni i te, które obecnie będą występować na środek parkietu do zdjęcia. Dla byłych, jak i obecnych tancerek państwo zalewscy przygotowują słodką niespodziankę w postaci urodzinowego tortu, który zaserwowany zostanie po najbliższym ligowym meczu Energii Czarnych Słupsk.